Piłkarski Górnik Wałbrzych zbiera pieniądze. Musi sprzedać 4000 karnetów, by drużyna mogła normalnie funkcjonować. Ile sprzedano do tej pory? Licznik na stronie Razem dla Górnika.pl o godzinie 14.30 pokazywał 292 sprzedane karnety. Jednak ich kupno nie jest jedyną formą pomocy klubowi. Kibice wpłacają też darowizny. Są zakupy karnetów z Wałbrzycha, okolic, z Dolnego Śląska, można powiedzieć z Krakowa, Warszawy, z różnych miast, Opola. Także to nie jest tylko, to nie są tylko kibice tutaj od nas z Wałbrzycha. Mamy też wpłatę darowizny, no łącznie 10 tysięcy złotych, to jest jeden z fanów, sympatyków. Także na dzień dzisiejszy liczymy w tej chwili pieniążki. Twardych tych pieniędzy, takich, których się możemy na pewno już spodziewać, bo są na naszych kontach PayPalu czy też bankowych, jest około 30 tysięcy złotych. Dlaczego Górnik musi sprzedać 4 tysiące karnetów? Problemy zaczęły się, kiedy Górnik spadł do czwartej ligi. Klub stracił możliwość sięgania po środki z konkursów. W momencie przejęcia go przez nowy zarząd zadłużenie wynosiło prawie 1,2 miliona złotych. Obecnie wynosi około 330 tysięcy złotych. Toczą się rozmowy z piłkarzami, którzy zmuszeni sytuacją finansową mogą opuścić klub. Więcej informacji już jutro.